Przyjaciele, ja chciałem dzisiaj Wam troszkę tutaj przypomnieć i poskładać do kupy taką rzecz. Dla mnie uważam, że to jest rzecz mega istotna. Chcę mówić o komunikacji i relacjach w małżeństwie, która to komunikacja. Jak wiem z autopsji, ponieważ usługuję wielu ludziom, bo też sam jestem z Agatą 29 lat. 29 lat jesteś chyba sobie, tak? Dobra, nie? Że komunikacja jest kluczem zarówno do tego, aby w życiu małżeństwa był sukces, ale jest też kluczem do porażki. To zależy, jaka ta komunikacja jest. Bo komunikacja jest zawsze. Pytanie, jaka jest komunikacja? I powiem tak, za bazę musimy przyjąć warsztaty z komunikacji, które są zrobione. Ja, oczywiście z tego też będzie książka, ale dzisiaj to jest jeszcze troszkę drogi do tej książki. I te warsztaty z komunikacji, które są nagrane przeze mnie, uważam, że wszyscy ludzie w zespole powinni przystudiować. Dlatego, że komunikacja jest słabą stroną ludzi w kościele. To jest słaba strona. To jest w ogóle słaba strona ludzi. O! To jest słaba strona ludzi. Chciałbym też Was prosić, żebyście przestudiowali sobie, przypomnieli całą bazę małżeństwo i rodzina. Bo to jest również druga część tej bazy. I od czasu do czasu trzeba to sobie przypominać, bo to się wydaje wielokrotnie, że ludzie już ja to wiem. To tak jak z tymi demonami burzącymi. Często mówią, ja to już przesłuchałem. Nie no, nie ma znaczenia, że to przesłuchałeś. Ważne jest, czy wziąłeś to jako materiał do pracy. I tutaj warsztaty na temat komunikacji i też nauczania małżeństwo i rodzina, to są bazy. Potem, gdy ludzie mają to włożone już w siebie, przeżywają to, to tak naprawdę potem wielokrotnie nie potrzebują żadnego usługiwania w różnych dziedzinach, bo oni wiedzą, jak mają postępować. I powiem taką rzecz, dla niektórych może banalną na sam początek, że pierwsza rzecz w ogóle, żeby zaszła komunikacja w małżeństwie, to jest to, czy się małżeństwo kocha. Czy ci ludzie się kochają w ogóle? I też chcę, żeby liderzy mi cię uważnie słuchali. Bo jeśli będziecie usługiwali małżeństwom, które się nie kochają, to nic nie osiągniecie. Nic. Nic. Powiem więcej, możecie tylko zrobić wiele szkody, aby utrzymywać takie związki. Bo takie związki po prostu mogą być zabójcze dla siebie. Rozumiecie? A więc jakby ja nie biorę pod uwagę, że jakieś małżeństwa się nie kochają. I teraz, żeby to rozpocząć, chcę pokazać Wam trzech głównych takich wrogów małżeństwa. To są zaburzone dusze, to jest brak wiedzy i to jest zła komunikacja. Nie będziemy dzisiaj mówili o zaburzonych duszach i o braku wiedzy. Będziemy mówili o komunikacji, ale są to jest tych trzech wrogów. Jeśli tego nie ma w małżeństwie, jeżeli dusze są zaburzone u dwojga ludzi, jeżeli lub też nie posiadają wiedzy, Bożej wiedzy na temat realiów małżeństwa i jest tam brak prawidłowej komunikacji, to jest destrukcja. No ale dzisiaj powiemy o komunikacji. I teraz ja rozróżniam trzy, jakby oglądam takie trzy formy komunikacji, które są w ogóle wśród ludzi. Więc one są również w małżeństwie.
I pierwsza komunikacja to jest komunikacja, którą nazywam deprecjonująca. To jest takie słowo naukowe, ale to jest komunikacja polegająca na tym, że krytyka jest królem w tej komunikacji. Krytyka króluje jako, jako władca. No jest tam władcą. Tam jest krytyka, tam jest kontrola, tam jest agresja. Rozumiecie? I to jest coś, co można zilustrować, nie wiem, nawet w taki sposób. Mąż mówi, a może dla odmiany szybki numerek? A żona na to, odmiany od czego? I to jest wystarczające, żeby przez tydzień czasu się do siebie nie odzywać. I tego rodzaju komunikacja nafaszerowana sarkazmami, nafaszerowana różną formą krytyki, ona dla mnie jest jedną wielką wojną. To jest wojna. I małżeństwa, czy też związki, bo tak będę lepiej to mówił, ponieważ kiedy będziemy mówili związek, będzie to o wiele szersze, ponieważ są też związki międzyludzkie. Ludzie też są w narzeczeństwach, ale też są w przyjaźniach, w relacjach międzyludzkich, więc będziemy mówili związki. Jest też drugi rodzaj komunikacji, to jest komunikacja wspierająca. I to jest komunikacja, która opiera się na tym, że widzimy już, że drugi człowiek jest wartościowym człowiekiem i staramy się go jak najbardziej wspierać. Wspieramy go. Tylko ona jest częściowo skuteczna. Rozumiecie? Ale ona już jest zupełnie inna niż ta pierwsza. Tutaj ludzie przynajmniej ze sobą nie walczą, nie uważają się za wrogów i jako chrześcijanie wyciągają do siebie pomocną dłoń. Taki związek pomocowy. I to już jakoś idzie w tym żyć. A trzeci rodzaj komunikacji to jest komunikacja zaangażowana. To jest komunikacja, która bierze pod uwagę wszystkie aspekty, wszystkie spektra drugiego człowieka. Tam wszystko jest wzięte pod uwagę. To jest komunikacja, która się angażuje. Ona bardzo głęboko angażuje się. Teraz tak. Po pierwsze, żeby się komunikować, to trzeba chcieć się komunikować. Bo są ludzie, którzy nie chcą się komunikować. Ludzie w ogóle myślą, że z Bogiem chodząc, oni będą mieli dobrą komunikację. Nie. Pamiętacie, jak Jezus uczył ludzi modlić się? Swoich apostołów, jak uczył modlitwy. Pamiętacie? On do nich powiedział tak. Gdy się modlicie, co? Mówcie! Czyli modlitwa to jest skierowanie na, prawda? Skierowanie na, ukierunkowanie na kogoś. Czyli modlitwa jest czym? Komunikacją. Zgadza się? I Bóg powiedział tak, gdy się modlisz do mnie, to mów. Co to znaczy? To znaczy, że w komunikacji, tak? Mówienie do siebie, tak? To jest podstawowa rzecz. Tego się nie obejdzie, to się nie wydarzy, trzeba mówić. Często ludzie mówią, duszpasterze, którzy zajmują się doradztwem w rodzinach, w małżeństwach, mówią, powinniście razem się modlić. Ja się z moją żoną nie modlę w ogóle. My nie mamy takiego, czego się modlimy razem. Bo ja nie widzę powodu, żebyśmy się modlili razem, nie rozumiem. Dlaczego ja miałbym się z moją żoną razem modlić? Nie rozumiem. Co mi to da, że ja się z nią pomodlę? Znaczy, jeśli my potrzebujemy modlitwy zgody, to my się tam w czymś zgadzamy, się modlimy. Natomiast ja nie rozumiem, co to znaczy, że jest czas taki, że mąż z żoną teraz razem, nie wiem, klękają przy łóżku i się modlą do Boga. W jakim celu? Co to ma, co, do czego ma... Że to jest... Przez to się nic nie osiągnie.
Znaczy, może to jest terapeutyczne, bo ktoś potrzebuje takiego czegoś i okej, ja to rozumiem, nie? Natomiast rzeczywiście, zamiast się modlić razem z żoną przez mężem, trzeba porozmawiać z żoną przez mężem. Gdyby ludzie rozmawiali ze sobą w małżeństwie, to by nie było masy różnych rzeczy. Inaczej, gdyby prawidłowo rozmawiali ze sobą, to by nie dochodziło do masy spięć, a nie modlili się razem. To jest taka tendencja, wiecie, w naszych umysłach, że Bóg nam to ułoży. Przecież ludzie, mówię do was, którzy jesteście w ogóle w małżeństwach, przecież wy doskonale wiecie, że to jest nieprawda. No wszyscy, no kurczę, to jest nieprawda, że on to układa. No nie, w ogóle nie do końca istnieje coś takiego jak terapia małżeńska. Nie do końca istnieje coś takiego. Znaczy, to można pociągnąć ludźmi, ale warunek jest taki, że poszczególne osoby, czyli X i Y, prawda, zdecydują się na głęboką pracę. Bo inaczej to nie ma sensu. Wiecie. Trzeba chcieć ze sobą rozmawiać. I teraz, żeby chcieć ze sobą rozmawiać, żeby chcieć komunikować, trzeba na siebie być skierowanym. Prawda? Trzeba się interesować życiem drugiego człowieka. Drugi człowiek musi być ważny. I tutaj wchodzimy w kolejną rzecz, którą ja nazywam... Mówię, żeby ludzie sobie zadali takie pytanie. Małżeństwo sobie musi zadać takie pytanie. Czy mój dom, który ja tworzę, czyli to małżeństwo, prawda? Ta rodzina, to jest mój dom, czy to jest dom wynajmowany? Czy to jest twój dom? Czy ty wynajmujesz ten dom? Bo czymś innym jest posiadanie własnego domu, czymś innym jest wynajmowanie domu czy mieszkania. Się wynajmuje, to się ma do tego zupełnie inny stosunek. Zgadza się? Wynajmowane to jest coś innego niż własne. Czymś innym jest pójść do hotelu. Kiedy idziemy do hotelu, to ja na przykład nie czy wstanę rano i wyjeżdżam, to gdzieś pościel jest rzucona, ręczniki leżą na ziemi, ja wychodzę z hotelu. Czemu ja wychodzę z hotelu? Ja to zapłaciłem. Tak? To jest wynajęty pokój. Ale w moim domu tak nie ma. Jak sobie nie pościelimy łóżka, to będziemy mieli niepościelone. Nikt nie przyjdzie i nam nie pościeli tego łóżka. Nikt nam nie posprząta, nikt nam nie upierze. Nikt, no to jest nasz dom. I teraz małżeństwo, czy też związek, musi sobie zadać pytanie, czy nasz dom jest wynajęty, czy nasz dom jest naszą własnością. Bo jeżeli on jest wynajęty, ja to mówię bardzo w tej chwili obrazowo, to nigdy nie będziemy wykazywać o niego takiej dbałości jako własny. Na przykład ludzie ze sobą się popierają i mówią, no zobaczymy, jak nam wyjdzie. My jako ruch zostaliśmy napiętnowani za to, że my popieramy rozwody. Ja zawsze mówię, my nie popieramy rozwodu, tylko nie twierdzimy, że rozwód to jest koniec świata. To jest pierwsza podstawowa sprawa. No nie. Więc nie robimy z tego w ogóle wielkiego w ogóle halo. Ale jeśli człowiek wchodzi w związek z myślą, że zobaczy jak będzie, albo na przestrzeni życia w związku dochodzi do wniosku, kurczę, nie jest tak słodko jak być powinno i zaczyna w jego przyszłości gdzieś tam pojawiać się, że to może się nie udać, to ten dom staje się domem wynajętym. Wynajęty dom już mamy. To już jest wynajęty dom. I zaczyna być wielki problem. Bo w takim domu wynajętym nie będzie prawidłowej komunikacji. Ludzie muszą rozumieć, że małżeństwo ich jest ich własnością. Muszą traktować małżeństwo jak dom. Dom własny. Dom, w którym będą mieszkać całe życie. Ja mam takie pytanie do małżeństwa. Może ktoś odważy się i odpowie.
Dlaczego wszedłeś w to małżeństwo? Czy weszłaś? Kto powie? Ja. Powiedz. Ty, bo się zakochałeś. Ktoś jeszcze ma inną? Jakiś inny? Proszę. Dlatego, że powiedziano nam w kościele, że no, w życiu z Bogiem nie ma związków na kocią łapę. I dlatego się pobraliście. Następny powód. Ktoś jeszcze miał jakiś inny powód pobrania się? Mamy dwa na razie. Z miłości już powiedziane było tutaj, z miłości, mamy z miłości. Objawienie. Z objawienia? Dobra. Pobrała się z objawienia. A wiecie, dlaczego ja się pobrałem? Ja się pobrałem dlatego, posłuchajcie, dlaczego się pobrałem. Bo podjąłem decyzję, że będę z tą kobietą do końca życia. Wiecie, o czym mówię? Pobrałem się. Nie dlatego, że się zakochałem, bo można się zakochać i w ogóle się nie pobierać. Bo widzicie, małżeństwo to nie jest skutek miłości. W ogóle małżeństwo to jest struktura społeczna potrzebna na tej ziemi, aby nie być zgorszeniem dla innych ludzi, gdy jesteśmy Bożymi sługami. Wiecie o tym? Oto jest małżeństwo, bo w niebie nikt się żenił nie będzie i za mąż nie będzie wychodził. Oto jest małżeństwo. Małżeństwo nie jest po to, aby żyć ze sobą, bo się zakochaliśmy. Nie po to. Małżeństwo jest wynikiem suwerennej decyzji człowieka, który chce być do końca dni z drugim człowiekiem. Rozumiecie? I to jest w ogóle inna para kaloszy. Dlatego jest małżeństwo. I takie coś ma możliwość przetrwania. I to jest wtedy dom własny. Nie wynajęty. Tutaj dopiero się rozbudowuje. Bo u siebie się rozbudowuje różne rzeczy. Jeżeli ty wynajmujesz mieszkanie, ci z was, którzy wynajmujecie mieszkania, przecież wy wiecie, że nie robicie tam różnych rzeczy. Jakichś fajnych rzeczy. Nie wkładacie tam pieniędzy za dużo. Po prostu utrzymujecie to w porządku. Jak tylko coś włożycie tam, to szybciutko biegniecie do właściciela i mówię, włożyłem. Proszę mi zwrócić to, od ciężko odliczyć. A właśnie, kran się popsuł, telefon. Pęść, Dzisiu, kran się popsuł. Proszę przyjechać kran zrobić. Rozumiesz, o co chodzi? Ale jak ty masz swój dom, rozumiesz, to ty idziesz sobie do mróweczki i nie wybierasz sobie, proszę ciebie, kranu, który kosztuje 80 zł, tylko idziesz mówić, oho, ten 500, o, ten wezmę. A czemu ty nie bierzesz do wynajętego mieszkania kranu za 500? A co ty będziesz pana Kazia dorabia? Nie. Zrozumiesz różnicę w traktowaniu? Jest ogromna różnica w traktowaniu takiego domu i takiego domu. Dba się tylko o to, pamiętaj, co teraz powiem, dbasz w życiu tylko o to, co jest twoją własnością. I nie daj się nigdy wkręcić, że jest inaczej. Stąd jest napisane, upodobało się Ojcu w niebie dać wam królestwo. Ja nie służę Bogu. Ja już spokutowałem ze służenia Bogu. Ja jestem u siebie. Dlaczego ja szerzę królestwo? Bo to jest mój kawałek podłogi. Mój. Bo upodobało się Ojcu dać mi królestwo. To mój dom. Czasami mnie ktoś pytał, miałeś kiedyś chęć cofnięcia się na swojej drodze chrześcijańskiej? Ja mówię, dlaczego miałem się cofnąć? Przecież to jest mój dom. Jak się cofnąć? Z czego się cofnąć? Z wynajętego pewnie. Ale ja nie wynająłem nieba i też nie wynająłem małżeństwa. I wtedy można realnie budować komunikację. Zarówno z Bogiem, jak ze swoim mężem czy żoną.
Chcę wam teraz powiedzieć o poziomach komunikacji. Powiem wam o czterech. Pierwszy to jest poziom windy. Wiecie, na czym polega poziom windy? Tak jak spotykasz się z kimś w windzie, jedziesz góra, to dzień dobry, do widzenia, do widzenia. Generalnie widzicie się. Czy wy wiecie, że komunikacja na poziomie windy w ogóle w małżeństwach jest dosyć normalna? W chrześcijańskich też. Widzą się, wymieniają uprzejmości. Rozumiesz? Łączy ich to, że jadą w jedno miejsce. Udają się w jedno miejsce. Poziom windy. Badajcie się. Jesteś w małżeństwie? Badaj się teraz. Duch Święty się mówi, żebyś weryfikował swój poziom. Drugi poziom, nazwałem to poziomem lodówki. Lodówka jest w domu ciekawą rzeczą. Ona jest taką, jak ci z was, którzy macie dom i dzieci, to wiecie, że lodówka to jest taka informacja. Tam się przyczepia informacje różne na magnesiki. Albo karteczki wiszą. I to jest tak, mam zrobić to, muszę kupić tamto. Często to są karteczki, które przykleisz. Lodówka jest takim miejscem, gdzie zawsze zerkniesz. Wchodzisz do kogoś, aha, to mam kupić, to mam kupić, to mam kupić. I komunikacja w małżeństwie na poziomie lodówki wygląda właśnie w ten sposób. Kupiłeś ziemniaki? Tak. Kiedy będzie obiad? O 16. Kochamy się dzisiaj? Nie, w piątek. To jest komunikacja. Tak się komunikują ludzie, również wierzący. Wymieniają komunikaty. Jeżeli prowadzą razem służbę, rozmawiają razem o służbie. Uwolniłeś tego? Tak. Już pasterzowałaś tamtej? Oczywiście. Najbardziej. Komunikacja. Jest trzeci poziom. To jest poziom dyskusji. To są poziomy dyskusji, gdzie małżonkowie ze sobą dyskutują. Wymieniają poglądy. Tutaj już dochodzi do takiego miejsca, w którym można przynajmniej się dowiedzieć, o co chodzi komuś. Ludzie wymieniają poglądy, argumentują. Czasami się przepychają, rozumiecie? Czasami w ogóle udowadniają sobie różne rzeczy. I tak prowadzą życie, takie życie prowadzą. Takie życie. Ja nieraz wspominam mojego sąsiada z dołu, który mieszka pode mną i oczywiście im jest starszy, tym mniej go słyszę przez wywiecznik. Ale jeszcze powiedzmy kilka lat do tyłu bardzo dobrze słyszałem jego rozmowy z jego żoną. I tak dalej. Człowiek, który jest alfą i omegą, który wie wszystko, absolutnie i wszystko potrafi. I wszystko wie. Rozumiecie, o co chodzi? I on, i to jest ciekawe, bo ci ludzie żyją ze sobą wiele, wiele lat, a ja tam przez lata słyszałem, mówiłem ci, gdzie to ma stać, nie postawiłaś tego tam. Rozumiecie? Człowiek jest cały czas jakaś dysputa w jakimś temacie między tymi ludźmi. I tak ludzie też żyją i przekonują się. Wierzący się przekonują na poziomie biblijnym, rzucają siebie wersetami częstokroć. Rozumiecie? Zależy od napięć. Zaczyna się od wersetów, potem jest zapomnienie o tym, że język jest święty i są wulgaryzmy, a na końcu jest rzucanie Biblią. Teraz kto ma cięższy? I wielu z was być może wie doskonale, o czym ja teraz mówię. I jest ostatni poziom, nazywam go poziomem poezji. I to jest poziom, do którego jest stworzone małżeństwo. Do poziomu poezji. Do poziomu, w którym ludzie dzielą się ze sobą najgłębszymi częściami swojej istoty. Rozumiecie? Ja zawsze mówię, jak masz trudny czas, to nie czytaj proroka Izajasza, a na pewno nie Jeremiasza. Nie czytaj takich ksiąg. Rozumiesz? Nawet nie czytaj Dziejów Apostolskich, bo się będziesz frustrował. To poczytaj. Poczytaj Pieśń nad Pieśniami.
Poczytaj trochę poezji w Biblii. Trochę poezji poczytaj. Rozumiesz? Zobaczysz, jak twoja dusza będzie ukojona. Kolejną rzeczą w relacji, do której trzeba dążyć, to jest porozumiewanie się bez słów. Szczere wyrażanie uczuć, szczere wyrażanie tego, co się czuje, zaczyna doprowadzać małżeństwo do stanu, że się znają. Fajnie jest znać kogoś, ale trzeba się wyrażać. Trzeba wyrażać siebie do tego drugiego człowieka. Drugi człowiek musi mieć podane, tak jak na rękach się dziecko podaje, musi być podana dusza drugiego partnera. Rozumiecie? I potem skutkiem tego jest to, że ludzie wiedzą o sobie tylko na podstawie tego często, jak spojrzą, jak się ruszą. Po minie poznają, że na przykład ktoś ma trudniejszy czas i będą umieli być współczujący w tym temacie. Nie będą zadawali tysięcy pytań. Co się z tobą dzieje? Co się z tobą dzieje? Co się z tobą dzieje? Nie wiesz, co się ze mną dzieje? Tyle lat ze sobą żyjemy. Nie wiesz? Powinieneś wiedzieć. Ktoś powie, to jest dziwne. Nie, to nie jest dziwne. To jest skutek. Skutek prawidłowej relacji. Porozumienie bez słów. Czy w ogóle wiecie, powiem wam następną rzecz, że w ponad 50% na to, jak jesteśmy rozumieni przez ludzi, wpływa nasz wygląd. W 30% brzmienie głosu. A reszta to jest dopiero treść. Rozumiecie to? W komunikacji to, w jaki sposób wyglądamy, czyli prezentujemy się, nasze gesty, nasze zachowanie, to jest 50% komunikacji. 30% to jest brzmienie głosu, a 20% tylko treść. Rozumiecie, dlaczego w związku z tym często próbujesz partnerowi załadować jakąś prawdę do życia, a on jest na to odporny? Rozumiesz? On jest odporny na to. Dlaczego on jest odporny? Bo twoje zachowanie, twoje postawy, twój ton głosu powodują, że nie jest w stanie przyjąć od ciebie nic. Nic. Ktoś powie, prawda się sama obroni. Nie obroni się w tym wypadku. Prawda ma za narzędzie komunikację. Komunikację. Taka jest prawda. Nie przeskoczysz tego. Pokażę wam teraz kilka najważniejszych zasad dobrej komunikacji. Przede wszystkim to jest przezroczystość. Polega na wypowiadaniu się adekwatnie do tego, co się myśli. To jest bardzo ważne. Wiecie, że w ogóle kupa rzeczy jest problemem, bo ludzie się źle wypowiadają. Mówią coś innego niż myślą. Coś innego. Nasza córka często fajnie o tym mówi, kurczę, w mojej głowie wyglądało to lepiej. A? To naucz się teraz, jak przekładać to, co masz w głowie, na relacje z drugim człowiekiem. Bo to jest mega istotne. Wiecie, ludzie nie czytają nam w myślach, chyba że mają słowo wiedzy. Ale jak ktoś nie ma słowa wiedzy, to nie czyta ci w myślach. Ty musisz to zakomunikować temu człowiekowi. Rozumiesz? Nie może być, że się domyśla. Powinieneś się domyślić. Nie. Komunikujesz. Mówisz. Mówisz tak, jak myślisz. Przekazujesz te rzeczy w taki sposób. Używasz też odpowiednich słów. Druga rzecz to jest nie manipulowanie wypowiedzią.
czyli mówienie wprost tego, o co nam chodzi. Mówimy wprost, o co nam chodzi, a nie komplikujemy wypowiedź. Nie wiem, przykład. Przychodzi dziecko do ojca i mówi tak, nie wiem, tato, ta czekolada tam tak długo leży, że w ogóle się zestarzeje. Trzeba coś z tym zrobić. Wiesz co to jest? To jest manipulacja. A w ogóle wiecie, ile tego jest w chrześcijańskich małżeństwach? Wypowiedź dziecka, jaka powinna być? Chcę zjeść czekoladę. Dasz mi? Nie dam. Czyli komunikować po prostu o myciu się. My się na przykład facet nie myje. A. Mówimy na przykład, są fajne promocje i perfumy. Tak. Są fajne, są pane perfumy. Albo będziesz mu kupował, będziesz mu kupowała perfumy. On będzie mówił, co na mi te perfumy tak kupują. Jak masz przyjający klienty i rysuje parkie. Tak. Tak. Nie oglądamy programu pro ciebie o tych oponach z bieżnikiem, wiesz o co chodzi? Tylko mówimy, słuchaj, stary, w ogóle masz zajechane pięty, w ogóle masz pięty jak święty Paweł. Rozumiesz o co chodzi? Weź sobie bumeks i zjedź sobie pięty. To też. Teraz, dlaczego też mowa wprost? Mówimy wprost. Wprost. Jeśli nie będziemy mówić wprost, tak? To będzie problem. A dwa, jeśli my nie będziemy zgadzali się, że ktoś do nas mówi wprost, na przykład ktoś mówi, weź ty się na umyj, tak? A on mówi, kurczę, przecież kochałaś mnie zawsze takiego, jakim jestem. W takich sytuacjach trzeba powiedzieć, miłość przykrywa wiele grzechów. Zacytować pismo trzeba. Wiele grzechów miłość przykrywa. Myj się. Myj się. Ochrzciłeś się, tak się myj. Od tamtej pory masz być czysty. Bieliznę też mężczyźni zmieniają. Czyli kupują sobie nową, a nie mamy tej tendencji, że zmieniamy bieliznę dwa razy do roku, jak koło. Samochód. Bo niektórzy mężczyźni tak myślą, że się zmienia bieliznę, tak jak się zmienia koła w samochodzie. Nie. To w ogóle, to mówię, co to są za rozmowy, to tak się rozmawia. Bo to, chodzi o to, że tak się rozmawia. Trzeba być, wiecie, to jest komunikacja. Wiecie, że gdyby ludzie ze sobą normalnie tak rozmawiali, to by nie było wojen. Wojen by nie było. Ale ludzie manipulują swoimi wypowiedziami. Manipulują. Staramy się dalej nie używać tak zwanych kwalifikatorów. Co to znaczy? Ty zawsze, ty nigdy i tak dalej, i tak dalej. Ty zawsze tak mówisz. Ty zawsze taka jesteś. Ty nigdy się nie zmienisz. To są kwalifikatory. To tego w ogóle wyrzekamy się jak szatana. Rozumiesz? To trzeba w ogóle jak szatana się wyrzec. Bo to niszczy komunikację. Słyszałeś kiedyś, że Bóg do ciebie powiedział, ty zawsze taki jesteś? W ogóle, rozumiesz? O, ty się nie słyszysz głos Ducha Świętego. Ty zawsze taki jesteś. I skończysz na triumfie. Nie słyszeliście tego od Boga. Bo Bóg tak nie komunikuje. Bóg nie używa kwalifikatorów. Bóg się porusza w komunikatach miękkich. I trzeba z niego brać przykład. Rozumiecie? Ostrożnie, następna rzecz. Używamy sformułowania powinieneś, musisz i tak dalej. Ostrożnie. Widzicie, kiedy używamy sformułowania powinieneś, musisz? W sytuacjach fundamentalnych. Musisz się nawrócić na przykład, tak? Ale to są sytuacje fundamentalne, tak? A nie na przykład musisz mnie wysłuchać. Nie muszę.
Czemu? Bo walczyć. Nie walcz. Nie walcz jak stary Dizel. To będę cię słuchał. Ale ty walczysz. Gdzie to jest napisane? W przypowieściach Salomona. Tak? Trzeba czytać Biblię. To Biblia o tym mówi. Jak ktoś walczy na kogoś w domu, to ten drugi nie będzie go słuchał. Tak? Nie musisz, powinieneś. Nie. Staramy się tego używać tylko wtedy, kiedy to jest naprawdę konieczne. W sytuacjach fundamentalnych. Dalej, słuchamy. Czyli umożliwiamy drugiej stronie wypowiedź. Bardzo często wygląda to tak, że w małżeństwie, w relacji małżeńskiej jest sytuacja tego rodzaju, że ktoś coś mówi, druga osoba już w połowie mu przerwał. Już teraz ale, milcz! Dlaczego nie dasz mi się wypowiedzieć? Bo przecież ciebie diabeł mówi. Mam prawo wypowiedzi. No. Nawet jak diabeł przeze mnie mówi. Daj mi się wypowiedzieć. Następnie skrom diabła. Uwolnij mnie. Kochasz mnie, to mnie uwolni. Ale daj mi się wypowiedzieć. Gdyż z obfitości serca mówią usta. Robię to, co Mesjasz powiedział. Chcę się wypowiedzieć. Może nie mam racji. Ale w moim sercu znajduje się coś, co muszę uwolnić na zewnątrz. Więc chcę to zrobić. Jeżeli jestem zdemonizowany, to po mojej demonicznej wypowiedzi uwolni mnie mężu czy żoną. Ale nie blokuj mojej wypowiedzi. Nie blokuj jej. Widzieliście kiedyś, żeby Jezus komuś rzekł pół zdania? 21 lat Biblii, czy tam nie spotkałem prezydenta. Nie spotkałem. Jezus dawał się wypowiedzieć największym głowom. Tam takie głowy do niego przychodzili, a on stał. Przecież pamiętacie tę grupę głowów, co tam z Dowoletą przyszła? Mówi, no, co tutaj jest? No, mamy płacić podatki, czy nie mamy? No, to idiot. A on poczekał, że oni się w ogóle, wiesz, wypróżnią, żeby zobaczyli. A potem im powiedział mądrość zamykającą ten temat. Co cesarskie cesarzowi, co boskie Bogu. Dziękuję bardzo, chłopaki. I koniec, ale dał się wypowiedzieć. Bardzo ważną rzecz teraz wam powiem. Pamiętajcie o tak zwanych feedbackach, czyli informacjach zwrotnych. Ludzie potrzebują słyszeć w komunikacji w małżeństwie komunikaty zwrotne. Używaj słów, rozumiem cię. Tak. Mhm. Dawaj człowiekowi twoją uwagę poprzez to, że ty jesteś przez cały czas skupiony na tym. Nie, ona do ciebie mówi, a ty stoisz i coś chce kręcić przy ciebie. Czym ty słuchasz? Co ci dało do słuchania Bóg? Co ci dał? To ci dał. Tak? Co ci dał do patrzenia? To ci dał. Ustań przodem. Komunikuj przodem. Patrz na człowieka. Dawaj informację rotem. Rozumiem cię. Tak. Okej. Okej. W porządku. Rozumiesz? Tego bardzo ludzie potrzebują. Musisz też uczyć się wyrażać swoje uczucia. Wyrażanie uczuć, ale też nie tylko wyrażać, ale też przyjmować wyrażanie od partnera. Wyrażanie uczuć jest konieczne w komunikacji. Musisz się wyrażać. Ja nie wiem, czy to będą dobre uczucia, czy złe. Ale się wyraź. A druga strona niech będzie jakby skoncentrowana na tym, ok, człowiek ma prawo się wyrazić. Bo na przykład dlaczego ktoś nie ma prawa się zezłościć? Ja teraz taki artykuł piszę, że miłość jest nerwowa. Nerwowa miłość, taki artykuł pisze. W ogóle chrześcijanie mówią, nie, to miłość taka nie jest. Ja mówię, nie, to nieprawda. Ja się to udowodnię, że taka miłość jest. Taka właśnie jest miłość. Ja znam miłość, ona ma na imię Jezus. I Jezus miał różne stany emocjonalne. Również był nerwowy. Po prostu.
nerwy go ponosiły do tego stopnia, że potrafi na przykład zdemolować pomieszczenie. Teraz jest pytanie, czy gdyby w komunikacji ktoś na przykład miał taki stan emocjonalny w małżeństwie, żeby wziął kubek, trzasnął o ziemię, to czy ten drugi natychmiast poleci gromić diabła? Czy też w ogóle powie, okej, o co chodzi? Czemu rozpieprzyłeś ten kubek? Czemu to zrobiłeś? O co chodzi? O co się dzieje z tobą? Dlaczego ten człowiek ma nie mieć prawa wyrazić emocji? Dlaczego nie? Dlaczego nie? Właśnie w ogóle to, że wyraża przy tobie te emocje, to znaczy, że on się otwiera na ciebie i w ogóle jest jedną wielką prośbą do ciebie, zrozum mnie. To nie oznacza, że mają być furiatami i tak dalej, bo my z Bogiem chodzimy. To nie w tym sprawa. Mamy się zmieniać. Ale musimy dawać sobie prawo wyrażania emocji. Bo się zakorkujemy w relacjach. Bo będziemy chodzić, nie kurczę, ja się tak nie zachowam, bo jak ja tutaj tak się emocjonalnie rozkleję, to on potem powie, że ja się nie nadaję na sługę Bożego. Bo ja jestem taka rozklekotana, taka jak też taka. To nie chodzi, że jesteś rozklekotana, ja znam twojego ducha. Ale jeśli potrzebujesz uwolnić emocje, to uwolnij te emocje. Nie boję się tego, że uwolnić te emocje. Nie ma w tym nic złego. Są różne emocje. Chrześcijanie spacyfikowali system emocjonalny. Wybrali kilka z emocji i powiedzieli, takie emocje tylko można mieć. Trzeba być taki. Rozumiesz, o co chodzi? W każdej sytuacji musisz być taki. Stoicki sposób. To jest ma spokój, masz mieć. Nie. Kolejna ważna rzecz. Kiedy komunikujesz w małżeństwie, bardzo ważną rzeczą jest stosowanie wypowiedzi ja zamiast ty. Kiedy. Przykład. Zamiast powiedzieć do kogoś, ty mnie nie kochasz, mówisz. Ja nie czuję się kochany przez ciebie. To wywraca do góry nogami wszystko. Kiedy powiesz do swojego męża czy żony, ty mnie nie kochasz, to ty go obciążysz, oskarżysz, założysz mu jarzmo. A kiedy ty powiesz do swojego męża czy żony, ja nie czuję się kochany czy kochana przez ciebie, to ty w tym człowieku spowodujesz, rozumiesz? Potrzebę reakcji. Prosta sprawa. Wydawałoby się w ogóle, że nie ma różnicy. No jest wielka różnica. Bo masz prawo nie czuć się kochany. Masz prawo nie czuć się kochana. Ja nie wiem, czy to jest wina twoja, czy tamtego. Ja nie rozpatruję teraz tego tematu. Ale przychodzę do swojego męża, do swojej żony. Przychodzę i mówię o tym, co ja czuję. Może ja źle czuję. Może znowu jestem do uwolnienia. Ja, gdzie jest możliwe w ogóle? Może jestem do roboty. Może jestem na terapii. To jest możliwe wszystko. Ale komunikuję, co czuję. A nie mówię, ty mnie nie kochasz. Kolejna rzecz to jest aktualizacja informacji. Trzeba być na bieżąco ze sprawami drugiej osoby. Ja wiem, że w życiu są tysiące różnych szczegółów i pewne szczegóły mogą wylatować człowiekowi z głowy. I trzeba być wyrozumiałym na to, że te szczegóły wylatują z głowy. Ale zasadniczo trzeba być na bieżąco, jeżeli chodzi o drugiego człowieka. Co z nim jest, jak on ma, jak on się miewa, co się z nim dzieje. Na bieżąco. Nie być. Ty mnie zaskoczyłeś naprawdę teraz. Czym cię zaskoczyłeś? No przecież to w ogóle się ze mną dzieje na przykład 3 miesiące. Czym cię zaskoczyłem? Dbamy o to, żeby być na bieżąco w sprawach życiowych swojego partnera. Dalej.
Rozmawiamy o swoich potrzebach. Trzeba mówić, czego się potrzebuje. Mówimy do siebie, czego potrzebujemy. I nie, wiecie, są takie pseudo-chrześcijańskie w ogóle, że mówią tak. W miłości nie ma oczekiwań. Miłość nie oczekuje. Ale co ty przez to rozumiesz? Bo to jest bardzo ważne, że miłość nie oczekuje. Miłość nie szuka swego. O, dobrze, prawda. Miłość nie szuka swego. Ale oczekiwanie jest czymś innym niż nie szukaniem swego. Oczekiwanie, rozumiecie, zalicza się do parametrów cierpliwości. Rozumiecie, czym jest oczekiwanie? Na przykład ludzie mówią, Bóg nie ma oczekiwań wobec ludzkości. Nieprawda, że nie ma oczekiwań. Nieprawda, że nie ma oczekiwań. On się nie gniewa teraz w tej obecnej sytuacji, prawda? Kiedy Chrystus jest dany. On się nie gniewa, jeśli nie spełnimy Jego oczekiwań. Ale nie jest prawdą, tak, że On nie oczekuje. Bo On oczekuje. Na przykład na co oczekuje Bóg? No, że będziesz Mu posłuszny. Bo trzeba być idiotą, żeby w ogóle nie oczekiwać, że ktoś będzie posłuszny. Prowadzisz kogoś przez życie i teraz, ja nie oczekuję, że on będzie mi posłuszny. Tak jakby dowódca w wojsku, na przykład idziesz, jesteś dowódcą w wojsku, teraz sobie dowódcą jesteś. Jest kompania ludzi za tobą, a ty w ogóle nie oczekujesz, że oni rozkaz wykonali. Jak jesteś luzaczek, sobie idziesz w ogóle, wiesz, o co chodzi. Wykonają albo nie. Wiesz, o co chodzi? Nie, oczekuję. Trzeba mówić o swoich potrzebach. Może potrzeby okazuje się, że będą chore jakieś, ale trzeba o nich powiedzieć. Ja mam takie potrzeby. Takie. I teraz w tej rozmowie, w tej komunikacji dochodzimy do tego, rzeczywiście te potrzeby masz chore. To się dawaj modlimy. Dawaj się modlimy, bo ja mam takie potrzeby. Ale nie można powiedzieć, co ty będziesz tutaj mówił o swoich potrzebach, miło, nie powinieneś niczego oczekiwać. Wow. Następna rzecz, to jest wskazywanie pozytywów. Jeżeli nauczysz się wskazywać pozytywy w drugim człowieku, jak najczęściej, pozytywne rzeczy, nie czasem, nie na urodziny, nie przy okazji. To tak jak z prezentami jest. Prezentów się nie robi, rozumiecie? Znaczy, też się daje na jakieś uroczystości, natomiast zasadniczo u nas w domu my złamaliśmy filozofię dawania prezentów, na przykład, bo coś jest. Nie, dajemy, bo dajemy. Rozumiecie, o co chodzi? Nie dlatego, że jest, dzisiaj święto, dzisiaj gwiazdka, dzisiaj na prezent. Gwiazdka chcesz, to będziesz mieć prezenty. Natomiast prezenty dostaje, obdarowujemy się bez żadnych w ogóle okoliczności dodatkowych. Dlatego trzeba wykazywać swoje pozytywy. Mówić o nich. O, widzę, że tak się zmieniłeś. Naprawdę to jest w ogóle kozackie to jest u ciebie. To jest super. Kolejna rzecz. To jest nauka przerywania w krytycznym momencie. W ogóle wielu z was w małżeństwach, w związkach doświadczyło tego, że idziecie, zaczyna być trudno i gdzieś czujesz wewnętrznie, że jeszcze jeden krok i będzie w ogóle Hiroshima i Nagasaki. Jeszcze chwila. I ty w ogóle chodzisz w Duchu Świętym, ty tą chwilę wyczuwasz, jak pies kończy. Czemu nie przerwiesz? Co cię kurczę tam pędzi za demon, za tą granicę? Rozumiesz, tej wojny nuklearnej. Wystarczyło jedno słowo mniej. Jedno zdanie, jedna chwila, wystarczyło w ogóle powiedzieć ok i na przykład iść się przywietrzyć. Ja jak miałem, to nazywam okresem w moim życiu krótkich emocji, miałem krótkie emocje, to ja wychodziłem się przywietrzyć na przykład. Moje przewietrzenie polegało na tym, że musiałem szybko biegać naokoło mojego bloku. Szybko biegałem, mówiłem diabłu, co myślę o nim i o jego bliskich. Rozumiesz, co chodzi? Po kilku okrążeniach wracałem do domu. W ogóle, wiesz... Dotleniony. Taki jest cholerek. O,
Tak się zachowuje temperament choleryczny, którego jestem szczęśliwy posiadaczem w większości mojej osobowości. I na to trzeba umieć obsłużyć. Wiesz, o co chodzi? Ja nigdy się nie otarłem o samobójstwo, o depresję. Ja takich rzeczy nie wiem, o co chodzi. Ja takich rzeczy nie... Jak pomagam ludziom, natomiast ja ich nigdy nie przeżyłem. Przez całe swoje życie ich nigdy nie przeżyłem takich stanów. Także to... ja nie mam doświadczenia. Nie? Ale musiałem się nauczyć obsługiwać moją osobowość z moim temperamentem. Rozumiecie? Trzeba przerywać w krytycznym momencie. Nie umiesz pomóc się do Boga, więc Boże, pomóż mi przerywać w krytycznych momentach. Naucz mnie tego, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, do tego. W ogóle niech ja zobaczę przed sobą betonowy mur. Niech to spadnie na mnie w ogóle, pum, okej? Okay. To jest ta ostatnia szansa, Boże, tak? Rozumiem? Potem już będzie w ogóle, wiecie, to już będzie później. Promieniowanie przez 42 lata. Jak po Czarnobylu. Następna rzecz. Musimy szukać rozwiązań. Nie tylko przepraszamy się, tylko rozwiązań szukamy. Nie, wybacz mi, wybacz mi, wybacz mi, wybacz mi, wybacz mi. Żygać mi się chce na Twoje wybacz. Żygać mi się chce na Twoje wybacz. Wybacz. Szukamy rozwiązań. Jeżeli wybacz jest za dużo, to znaczy, że jest jakiś defekt. Jakiś defekt musi być. A więc szukamy rozwiązań. Pomagamy sobie w tym. Siadamy, mówimy, Ty, my musimy znaleźć to rozwiązanie. Kto ma zrobić? My musimy to znaleźć, a nie Ty musisz znaleźć. Znajdziemy to rozwiązanie, zrobimy to. Główne problemy z komunikacją. Po pierwsze, domyślanie się. Domyśl się. Domyślanie się jest, wymuszanie domyślania jest pochodną czaru. A rozumiecie? Jeżeli zmuszamy partnera, aby się domyślał, to jesteśmy kim? Czarownikiem. Bo Bóg dał ci buzię, abyś zakomunikował, o co chodzi, a nie... Dlaczego taka jesteś taka spięta? Domyśl się. Powinieneś wiedzieć. No jak powinienem wiedzieć? No powiedz, o co ci chodzi. Nic ci nie będę mówiła. Ja ci nieraz mówiłam, w ogóle koniec. Teraz się domyśl. W ogóle wiedział w sieci, a on naprawdę może nie wiedzieć. Powiedzcie tam, dobra, jak to szubrawiec jakiś, no to powiedzmy, on tam w ogóle, ale jak on naprawdę, ja nie wiem, o co chodzi. Nie wiem. Rozumiesz? Domyślanie się to wróg. Przechylnij domyślanie w Twoim związku. W imieniu Jezusa. Dwa. Błędne założenia na podstawie takiej. Przecież on wie, co ja myślę. Przecież ona wie, co ja myślę. Ja na to chorowałem. Rozumiecie? Ja byłem rozchorowany na to, że ktoś wie, co ja myślę. Ja w ogóle wszystkich podejrzewałem o słowo wiedzy. Rozumiecie, co chodzi? Ja Agatę przez lata podejrzewałem o słowo wiedzy. Przecież ona powinna wiedzieć, co ja myślę. Skąd ona ma wiedzieć, co ja myślę? Czy ja to muszę komunikować? Komunikować. To jest błędne założenie. Dalej to są oskarżenia. Nie oskarżamy. W ogóle wiecie, co to znaczy oskarżyć kogoś? Pamiętaj o tym. Oskarżenie musi mieć swoją konsekwencję. Jeśli kogoś oskarżasz, to po drugie musisz go osądzić, a po trzecie ukarać. Taka jest procedura. Jest kodeks postępowania karnego, jest kodeks karny i kodeks karny wykonawczy. Rozumiesz? Prokurator kogoś oskarża, sędzia kogoś osądza, rozumiesz? A dyrektor więzienia kogoś więzi. Oskarżenie, osądzenie, kara.
Jeśli się bierzecie za oskarżenie kogoś, to musicie pociągnąć temat dalej, bo inaczej diabeł was przejedzie. A więc albo nie oskarżaj, albo osądź sprawiedliwie i wymierz karę. Rozumiesz? A że jesteś chrześcijaninem, to zamiast kary będziesz potrzebował wybaczenia. Ale i tak wcześniej będziesz musiał osądzić. A jak zamierzasz kogoś tylko oskarżyć, czyli wyrzućmy, jesteś taki, taki, taki i taki, jesteś taka, taka, taka i taka, to diabeł będzie w ogóle siedział przy tobie, rozumiesz, ławka w ławkę, stołek w stołek. Bo to jest kto? Oskarżyciel braci. Nie wiem, czy wy w ogóle zauważyliście, że o diable nigdy nie jest napisane, że on jest sędzią. Diabeł nie osądza. On oskarża. On jest za cienki na sędziego. Diabła nigdy nie nazwano Elohim. Elohim nazwano nas. Czyż nie wiecie, że Elohim jesteście, tak powiedział Jezus. Jesteście sędziami, bogami sędziami. Są Jego słowa. Dalej. Prowokacje. Wszelkiego rodzaju prowokacje. Ja mu się pokażę. Ja jej pokażę. Ja jej napiłu. Niech ona wróci tylko do domu. Przecież się nie muszę do niej odzywać. Usiądę, będę siedział, ona usiądzie przy mnie, ja tak będę siedział. I teraz ona coś tam zapyta, ja wstanę. Będę się wykąpić. Potem ona już tam będzie w łóżku, to ja pójdę sobie jeszcze Biblię, poczytam do kuchni, ja jej pokażę. Rozumiesz? Rano w ogóle wstanę wcześniej. Po tygodniu to jest prowokacja. Rozumiem, to jest prowokacja. Sprowokowanie się nawzajem. Weryfikuj się. Przyglądaj się tym. I popadanie w skrajności dalej. Coś się staje w życiu, ale z tego jest od razu takie larum. Coś się stało, nic się nie stało. Co tu się stało? Co się stało? No bo to i to zrobiłeś. No ale co z tego? No dobra, no to ja to zrobiłem, w porządku. No w porządku ja to zrobiłem. Ale dlaczego to urosło do wielkości Titanika? Czemu to takie urosło? Czemu to takie coś jest tutaj? To jest jakaś skrajność. Inne formy skrajności, w ogóle ludzie są jakby przyzwyczajeni do pewnych mechanizmów. Bo ja to mam tak, tak i tak. No to jest skrajność. Na przykład, dlaczego ty zawsze musisz w ten sposób siedzieć, albo w ten sposób w ogóle, nie wiem, mieć coś położone? To są skrajności. W małżeństwie te rzeczy muszą być eliminowane. Bo w komunikacji potem żąda się tych rzeczy. Żąda się ich. Rozumiecie? Żąda się, żeby one były. Chce się wyśrubować komunikację do takiego stanu, żeby ten partner czy partnerka w ogóle zgodziła się na wszystkie twoje skrajności. A twoje skrajności mogą być w ogóle, masz takie rzeczy, jeżeli ty chcesz je mieć, to jest twoja prywatna sprawa. Ale nie mieszaj drugiego człowieka. I co? I długie przerwy. Tak zwane. Długie przerwy. Długo się nie odzywamy, długo nie uprawiamy seksu, długo nie poruszamy pewnych tematów. Człowieku, w komunikacji długie przerwy są zabójcze. Są jak wielkie węże boa. Rozumiesz? Duszą relacje. Czy ty wiesz, że problem, każdy problem odłożony o kolejny tydzień nabiera siły? Czy ty wiesz, że każde przeciągnięcie w życiu seksualnym, które jest, przeciągnięcie o kolejny dzień, dwa, trzy, cztery, nabiera siły? Siły nabiera. Potem ona przychodzi i mówi, pastorze, bo w pornografii siedzi. Okej. Okay. A dlaczego siedzi w pornografii? Bo my się, kurczę, nie możemy porozumieć. Ja mówię, a kiedy mieliście z tego? 3 miesiące temu. A wy też bym siedział. Tak? No tak, tylko byś nie wiedziała. To była sprawa moja i Boga. Ja byś nie wiedziała. No,
Ludzie się dziwią, jak się odpowiada. Ale ludzie wstrząsu potrzebują. Wstrząsu. Rozumiecie? Bo ostać się może tylko to, czym się wstrząsnąć nie da. A reszta to jest proch. Na końcu chcę wam dwie rzeczy dać jako takie ćwiczenia, żebyście sobie w ogóle mogli używać, jak będziecie chcieli. Pierwszą rzecz to jest taka zabawa, którą sobie możecie w małżeństwach robić. Nazywam to konwent. Jest to metoda rozwiązywania konfliktów bez porażek. Znaczy zabawa. Możecie, to jest pewien projekt. Acz będzie to wyglądać aktorsko. Ale nie musicie się przejmować, bo to dobrze zrobi każdemu związkowi. Przykład. Macie jakiś problem i on jest gruby. Wszystko chodzi. Ten problem jest nieruszony. Postanawiacie, że w tym temacie zastosujecie ten konwent. Pierwszą rzeczą, co robicie, zanim rozmawiacie, to w pełnej świadomości rozchodzicie się do dwóch odrębnych pokojów na 10-minutową modlitwę. Po 10-minutowej modlitwie, może być w innych językach, wracacie z powrotem do stołu. Co robicie? Dzielicie ten problem na dwie sfery. Pierwsza to jest taka, która was rozwala i to jest na zaraz. Druga część to jest taka, która może poczekać. Zawsze tak staracie się podzielić problem. Zawsze na jakieś dwie części. A gwarantuję wam, że jeżeli będziecie tego chcieli, to w komorze zawsze dostaniecie mocy. Co robicie w punkcie trzecim? A pamiętajcie, atmosfera chodzi. Wyobrażacie to sobie, ci, którzy to znają, to wiedzą, o czym mówię. W trzeciej części konwentu mówicie sobie coś miłego. Zanim będziecie rozmawiać o tych bardzo trudnych sprawach. Przez zęby czasem. Piękna jest. Wiem. Dziękuję. Gwarantuję wam, że już pewne demony się odsuną kawałek dalej. Tylko po to. Na razie dopiero mamy trzy części. I teraz czwarta rzecz. Każda ze stron pozwala drugiej stronie najpierw wypowiedzieć się na temat tego problemu. Pozwala. Ale ustalają sobie, że nie zajmie to dłużej niż 5 minut. Od 5 minut, ona 5 minut. Następna rzecz. Kiedy już wypowiedzieliście się o tym problemie, posłuchaj, co zrobicie. Posłuchajcie. Teraz przez kolejne 5 minut zacznijcie się wypowiadać pozytywnie na temat swojego partnera. Tylko już w dłuższych wypowiedziach. Teraz. Powiedziałeś, co do niego masz. Przed chwilą powiedziałeś na przykład, w ogóle powiedziałaś na przykład, wiesz co, naprawdę mam cię dość. Chcę się z tobą rozwieść. W ogóle żyję z tobą tyle lat, ale mam cię po kokardkę. Nie mogę się z tobą w ogóle porozumieć. On ci powiedział podobną rzecz. A teraz kolejne 5 minut. Powiedz do niej, a potem ona do ciebie. Tak? Te rzeczy, na podstawie których powstała wasza miłość. Powiedzcie to sobie. Naprawdę w ogóle cieszę się, że cię mogłem poznać. Byłaś najfajniejszą dziewczyną w tamtym czasie. Byłaś najpiękniejsza. W ogóle nie mogłem od ciebie oderwać oczu. 5 minut. Zrób to. Teraz przechodzicie do punktu szóstego. Zacznijcie argumentować sobie nawzajem, dlaczego uważacie, że macie rację. Z powrotem.
przechodzicie do tego. I sobie argumentujecie. Znowu przez kilka minut. Następnie, po tych argumentacjach, mówicie przez kilka minut o tym, czego potrzebujecie od siebie nawzajem. I na końcu wstajecie od swojego stołu i już nic do siebie nie mówicie tego wieczoru. I zobaczycie, co się będzie działo jutro. W ten sposób przetrenowany umysł otrzyma równowagę różnego rodzaju komunikatów. Rozumiecie? Nie zostanie zdominowany przez jeden element. Otrzyma równowagę, a Bóg jest Bogiem równowagi. I pamiętaj, modliłeś się na początku. Modliłeś się i Duch Święty był podczas tej rozmowy. Zobaczysz, co będzie następnego dnia. W twojej głowie pojawią się przestrzenie, których nie było do tej pory. Zrozumienia, których nie było do tej pory. Będziesz zdziwiony, jak to się stało. Przecież to było jakieś takie dziwaczne. Normalnie powinniśmy zwyczajnie na siebie naskoczyć, nakrzyczeć, rzucić w siebie kilkoma wersetami, a potem się rozejść. A zrobiliśmy jakiś tutaj teatr. Tak. Ale ten teatr zapłaci wam sukcesem. I ostatnia rzecz. Uczcie się tego, aby takiej kultury nabyć. Zasypywania siebie. Czasami to może się wydawać nawet takie sztuczne, ale zasypywania siebie różnego rodzaju komplementami i dobrymi słowami. Czasami zróbcie sobie taki dzień, jako ćwiczenie, że powiesz tak, dzisiejszego dnia zasypię moją żonę, czy zasypię mojego męża, bez względu na to, co tam z nim będzie, nieważne co tam będzie, a ja dzisiaj mam takie zadanie. Dzisiaj przez cały dzień będę zasypywał ją dobrymi informacjami o nim. Będę dzisiaj do niej mówił tylko w taki sposób, jakby to był w ogóle najważniejszy dzień w jej życiu. Takie tornado pozytywnego w ogóle wypowiadania się do drugiego człowieka. To ćwiczenie bardzo dużo zmieni w was. Dlaczego wam o tym tak opowiadam? Bo jeżeli w waszych domach będzie raj, to wasza służba będzie miała bardzo silny napęd. Jak w waszych domach nie będzie raju, to wasza służba nie będzie działała jak należy. Rozumiecie? Jeśli się już wchodzi w związek, to trzeba rozumieć, że ma to wpływ na całokształt życia chrześcijanina. Całokształt życia. Amen.